Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Okej, ostatnio nie udało się specjalnie zrobić kolejnej części kampanii. Wyszło jak wyszło. Więc dzisiaj polecimy z drugim epizodem. Nie przedobrałem. Wciąż nie mogę się pozbierać po wczorajszym filmie. Wciąż zbieram myśli. You must be our infiltrator. They've relaxed security in Muller's absence, but... Dobra. Nudne mamy już za sobą. Zobaczmy, jak to się tu rozkłada. Wieżyczki i barykady, patrol i pilnują mostu, wieże obserwacji. Idziemy po patrol w pierwszej kolejności. All right. Let's see what these Nazis are up to. No nie wiem, czy się tak sprzedać od razu? Można by. O chuj. Tak lepiej. Uła. A macie. Tam dwóch obezwładnionych, pewnie. Cóż za piękny strzał! I to był korpus. Mam wrażenie, że jeszcze jeden tam był, ale no... No cóż. O kurwa. Bęk. Trzeba by trochę jej shotów porobić. Czy rozdrabniam. Dobra, musimy tu posprzątać.
ale żebym odjebał. Muszę zrobić z was żywopłot po prostu. Żywy płot. This will come in very useful. Nieprzytomny. Dobra, ty zostaniesz na taczkach. Czasem mi ich szkoda, ale tylko czasem. Ups. Robione. Pick up, grabbed all I can. Że kogoś jeszcze tutaj nie dobiłem. Powiedzmy, że to był korpus.
I'm making progress. Target's not dealt with yet, though. Boże, co za gówno. Fuck. Weiter, Bären! Haltet die Stellung! In Deckung gehen! Los! Fiu. To był gracz. Zniknął. No trudno. Uła. Kurwa. Alle tot. Du Mistkerl. Oh shit, oh shit. Boż, kto miał o mnie wiedzieć, to o mnie wie. Ups. Thank you.
kurwa. Aaaa! Nie ma Uzi? A propos cool. To niestety. Zabity w walce. Ale udało mi się zdjąć gracza, także... Nie było źle. Polemizowałbym. Szczerze. Aha, i mamy nową inwazję, jak wczytałem zapis. Dobra. Teraz będzie ciężko. Tamtym mi się udało niechcący. Kurwa. Ja pierdolę. Weź. Bootshot. Ech. W kiepskim momencie mi się zapisało, jak mam być szczery. No ale dobra, teraz zrobimy to mądrzej. Odsuniemy się stąd w cholerę. A tam ktoś zawzięcie do mnie tłucze. Inwazja, zauważyłem. To właśnie nie ma tego spowolnionego tempa, tylko widać takie krótkie przebitki. Właśnie ze względu zapewne na to, że gram z innym graczem. Siłą rzeczy. No pokaż się. Dobra, plan jest taki, że kontynuujemy w ten sposób. Uciekam stąd i spróbuję gdzieś z daleka ich szyć. A, nawet mi zapisało tutaj, fajno. Akurat dobrze. Bardziej chciałbym być tam. Au. Der bessere Sorry. Uniformständer denn jetzt. Nazis will have munitions in there. This bleeding isn't slowing down. I need to treat the wound. Dobra, już. Treatujemy. Zrobiłem sobie z tego Call of Duty właśnie. Nie taki był plan. O kurwa. Trochę się skornerowałem sam. Ała. O, jak mnie tłucze? A ty co tu robisz? Radu jeden.
To mi wystarczy. Dobra. I got no time to bleed. To prawda. Jednemu to podwójne oczko puściło wręcz. Kurwa. Jeszcze się nie poddam. Najbardziej mi rozprasza ta myśl, że ktoś tu jest w tej sesji. O, właśnie ta. Now, what's this fella got? Still bleeding. Gotta patch myself up. Das wird nicht. Fuck, to jest granica misji. Armory spot. Gear in there can be liberated and used against the Nazis. Need to find a way in. Nie! Jasny chuj! Jaki żartowniś, nie? To jest mój pomysł na tę grę. Będę się cofał, aż się w końcu tak cofnę, że już zabraknie żołnierzy. W sumie jeszcze chodź. Że tutaj już się nie da. Opa. Jak z tej strony? O, poszedł spać! Jak słodko. Potrzebuję twojej broni. O, głupi pomysł. Ale potrzebowałem jego broni. Where are you? Boże mój, Boże mój!
Najlepsze jest to, że wrogi snajper odkrył moją pozycję. Tak mnie narobił tu wystarczająco dużo hałasu, nie? Can't find anything else. Closed for repairs. Sounds like my way into Mulder's office is here. Oh, no, boy. Weapons empty. Rotyl. Dobra. Neuer Befehler, Ferdinand Jäger. Wo ist er? On jest za... blisko, za blisko. Zdecydowanie za blisko. Gdzieś dosłownie tutaj. No chodź, nie bój się. No ja nie, nie. A chuj. A nie. Nie mam opatrunków. Bez jaj. Któryś z nich na pewno miał jakiś bandaż. Guess I... Dokładnie tak. Bleeding stopped. All patched up. Wo ist der Jäger? Es ist wichtig. Nie! Tylu ich tu wygrzmotałem. Jezu. Jak się zasadził. Dobra. Teraz trzeba szybko. Dobra. Już rozumiem. Alright. Tak to ja mogę. Za świnia. Płochliwa.
No nie. Gracz, nie? Może nie. Nie chcę zmieniać pozycji, szczerze mówiąc. Dobrze mi się tu siedzi. No way that killed them. It's not over yet. This fella's got something. Come on! Nareszcie. Dobrze. Dobrze. Oh fuck! Co ja mam teraz kurwa zrobić? Tylko czekać. O, i macie kurwa jeszcze optymalizację. Także tego. Ale to muszę powiedzieć, że słaby ten gracz, który przez tyle czasu... Mr. Rumpi. Nareszcie. Widzicie, że się ucieszył? Kantechok. Trochę tak. Dobra, na czym byśmy tu stanęli? Mamy tu jeszcze wrogiego snajpera? Mamy. Ale wybrał inną miejscówę. Dobra, spróbuję tego samego triku. O, dużo lepiej. W ogóle jeszcze... Nie mogę sobie namierzyć tego snajpera wrogiego. O. Der Jäger. Es ist wichtig. Der Jäger. Von dem letzten Bericht ist er hier. Dobra. Mam go mniej więcej oznaczonego. Idę polować.
Speech, please. Nie. Machine gun. Short control bursts. Gdzieś w pierdole. Po prostu zawsze. I'll need to deal with that alarm later. Reinforcements. I'm in danger of getting outgunned here. Mhm. No nie. Babo. Ja się nawet do tego zamku kurwa nie dostanę, tak czuję. Jak będę trochę chaosu robił. Niepokoi mnie wasza bliskość. Widzę cię. I'm not done yet, Jaeger. To był Jaeger. Ale to wciąż nie łamany. Mamy zapis, jesteśmy troszkę dalej. Idę po skurwola. Jak mi się wydawało. Oj, 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 oj.
Znowu pół zamku mnie szuka. No jasne. Tym razem będziemy flawless. Neuer Befehl fährt den Jäger. Wo ist er? Nie, to znaczy mogę to wyłączyć, ale to jest generalnie jedna z takich głównych mechanik. Która mi się generalnie podoba. Nie mam nic przeciwko, tylko stresuję mocno, wiadomo. Ładny headshot, prawda. Jestem z niego zadowolony. Najbardziej to lubię sam być tym Januszem. Jak? Dice? To chyba jest tak, jeszcze tego nie wiem, bo jeszcze nie narzyłem się na tyle długo, żeby to wiedzieć, ale mam wrażenie, że jak go zabiję, to dopóki nie zginę, to mi drugiego nie wrzuci. Mogę sobie wtedy normalnie z NPC-ami to dokończyć. Przynajmniej takie jest moje pobożne marzenie, nie? Tam się boję najbardziej. Cholera. Nie, jasne.
Piechur zabija cię z pomocą łowcy snajperów. What the hell? Jeszcze się z nimi pomęczę. Jak będzie szło naprawdę, że nie będę mógł zrobić żadnego progresu, to wypierdolę łowcę snajperów i wtedy będę już tylko z NPC-ami. Slowly but surely. Do przodu. Nie to, nie to. Kurwa, nie to. O. No, co z szóstym odcinkiem Obi-Chłama? Czy piątego mnie obejrzeli, nie? Ta. Generalnie tak. Guts. I guts you. Czapkę mu zdjąłem. O kurwens. Z czego się śmiejemy? Z czego ha? Powiedz ty mi. Mi się bardzo kończy czas. Ja nie wiem, co oni sobie wyobrażali. No w kurwę. Przecież ładnie cicho szedłem. Taka była wszędzie cichosza. Czy jednak da się to? Czaj, co? Nie mogę tego zatrzymać. Już jest to postanowione? Ktoś o tym powiedział, że Rewa dostanie oddzielną serię? No to kurwa bardzo fajnie. Wiedzieli, jaka jest ważna dla nich. I wiedzieli, że ludziom się nie podoba. Żeby jakoś to wszystko uspokoić, to wymyślili te pierdy z rasizmem. Żeby obarczyć fanów tym, że gównianą postać napisali. Aj, powiem wam, niedobrze jest w Hollywood ogólnie. Co to było? It's a first. Czyli ja mogłem tędy wejść od samego początku. Demorajno! Armory. I can make better use of these weapons. Pewnie. Biegnie. Ktoś mi tu biega. Bardzo dużo naraz kroków słyszę. Oj, oj, oj. Oj, ja pierdolę.
Wiecie, jak to się skończy, nie? Żebyście się nie nastawiali. Ładnie. Dobra, potem poczytam, ale bardzo mi się to nie podoba, w jaką stronę to idzie. Bardzo, bardzo. Tak jak mówię, źle się dzieje w Hollywood. Niedobrze. Mam jednego chapeka. Ojojoj. Ojojoj. Co za marzenie. Of the Nazis to leave all this lying around. Na los! Wo bist du? Zeig dich! Kurwa. Nie wiem, czy ten problem się rozwiązał. Bo tak. Kurwa. Bardzo mi przeszkadzasz tu. O nie, od dwóch stron? Not like that. Jezu. Jezu! Wo ist der? Wo ist der? Granate! There's more where that came from. No. Where? Damn, that's the alarm. Damn. Chyba nic tu po mnie. O! O! Imagine that. Czemu jestem tu? Hej? Gra chyba zrozumiała, jak bardzo to niesprawiedliwe i chujowe było.
Nothing else. Dobra, ja rozumiem, że teraz... Zobaczmy. Tak, teraz jestem sam w sesji, więc mogę sobie... Po cichutku, na spokojnie... Wszystko zrobić. Ciszony Geber. Także tyle, jeśli chodzi o wyciszoną broń tutaj. To nie jest tak, że jest całkowicie wyciszona. Jaki to był horror, nie? Tym dźwiękiem. Nie wiem, czy było warto. Pokaż. O rany. O rany. Podoba mi się w ogóle wystrój wnętrz i pomieszczenia, jakie tu są bogate w tej grze. Super jest to zrobione. No ślepo walą. Kurwa. No to był spory farcik. No more to find here.
pana strony. A! I could use this SMG. Ileż ja mam 4 naboje raptem. Bawiłem w snajpera. A tak jest. Gdzie? Kompletnie nie. Aha. Jakieś ammo? No nie. No i do pistoletu maszynowego mam teraz zapas. No i tak. For repairs. Sounds like my way into Mulder's office is here. Cóż my tu mamy? Cóż za skarby na mnie czekają? This must be the damaged attic space. Can make my way into Mulder's office through here. Wow. Wow. Mahler's one crafty bastard. Opening mechanism must be in your somewhere. Not here. A, to ciekawe. Myślałem, że to będzie takie obvious. Nothing. Obejrzyj. Wow, mogę patrzeć na wroga przez drzwi. Ale rozumiem, że muszę tu jeszcze poszukać. False wall panel. Sneaky bastard. Friends in Japan. Just how many connections in the Axis does Mold... Okay, Operation Kraken, let's see. Kriegsmarine, Auslan SD, meeting at Beaumont Saint-Denis. Sounds big. Something like this would explain the crackdown on the resistance. Got what I came for. Time to link up with the resistance and get out of here. No chyba jeszcze mam tu robotę. Nie za bardzo. Thank you.
Aha, no tak, stąd przyszedłem. Prawda. Gówniany, ale gówniany. Tańcz! Siema, Jurajski. Jeszcze jakiś zaalarmowany leci. Niżej? Ano niżej. No... Come on! Tam Jurajski, byłeś już na Dominion? Bo nie zakładam, żebyś wytrzymał bez zapytania mnie o to, więc... Tak nie myślę. W sensie ja tak nie myślałem, ja myślałem, że będzie ciut gorszy. Nie stać mnie na to, żeby teraz zginąć, come on. Submachine gun. In case things get hectic. Ja nie potrzebuję amunicji do pistoletów, ludzie. Powiedzmy, że to jest kończyna. No i znowu brak mamu. Powiem ci tak, cieszę się, że się nie przehajpowałem. Uważam, że nie był fatalny, na pewno nie zasługuje na taki hejt, jaki dostaje. Ale w żadnym wypadku nie był dobry, więc... No. Jest. Master. Tu jaka lunetka? No ale nie, staniemy sobie już. Powinno być trochę ammo w ogóle. A no właśnie.
Myślę, że głównym problemem Dominiona jest to, że nie skupia się na dinozaurach. Nie jest to główny problem w tym filmie. Can't find anything else. To było jakieś takie corny trochę. Chłop się przewrócił, tak jakby dopiero potem sobie zdał sprawę z tego, że jest nieprzytomny. No, ktoś mi tam jeszcze lata, ale już nie mam jakby... Jak ja mam tu cele? Co to jest? Znajdź i zabij Friedricha Müllera. To może... Może jednak się tym zajmę. On jest gdzieś na tym obszarze. Widzę tu tylko jedną osobę jakby, która mnie szuka, więc... Może fajnie będzie. Nie, to nie jest jedna osoba. Ale poradzę sobie. Friedrich! Kurwa, powiedziałem, że sobie poradzę. Niektórzy łącznie. A jak myślisz? Może zapytam w ten sposób? Dokładnie z tego samego powodu, z którego ja wcześniej miałem dostęp do Prehistoric Kingdom. Dobra, co teraz? Był to szyf do sejfu. Jeden z zabytków jest w sejfie w kwaterze... W Friedricha. To chyba jest... Tutaj. Ale ja tu nie widzę sejfu. Ten problem. Dobra. Trzeba połazić i popatrzeć. Tu jeszcze jest. Bingo. No proszę. One down. Bound to be more around here. Złodzieje mają pokój nad głównym wejściem. No kurwa. Czekajcie, główne wejście było chyba w tamtym kierunku. Daję. To mi wygląda na miejsce, które chciałem znaleźć, ale... Nie widzę tu żadnych interakcji dostępnych. Chyba? Nie. Chyba, że muszę znowu zajrzeć pod każdy obraz.
Another one in the back. Bingo. Nice. Interesting. I can certainly. Jeden ze złodziei jest snajperem. Pomocne. No dobra, wiemy gdzie na pewno widzieliśmy snajpera. Tego czasu. Puściło mu oczko. O chuj. A co ty tu robisz? No nie! Tutaj będą wszystkie przynęty leżały. O kurwens! Skąd was tu tylu? Kondra! Ale ładny jej shot. Boli? Ma boleć. Prawie w kukle, no. Pato! Ale ładny cesto. Ale ładny cesto. Swoją drogą naprawiłem dźwięk headshota, bo się jakoś tak dziw... O, to było dobre! Co, jakie combo! Ała? Halo? Nice? Siema, serduszko! Gdzie on kurwa jest? A tu! To jest zawsze najbardziej... Chciałem powiedzieć najbardziej takie... underwhelming. Jak próbuję zrobić takiego... dla niego jajszota, że on już sobie leży i jest nieprzytomny. O kurwa.
To jest, kochany mój, nie wiem, ale dobrze, że mi przypomniałeś, mam dużo umiejętności do odblokowania. Że będzie okej. To jest SREM chyba, z tego co pamiętam. Chyba, że pytasz o to, co noszę na plecach, bo jedno i drugie ma tłumik, to jest Thompson, tylko taki trochę, wiesz... zmodyfikowany. Gdzie? O kurwa. Już za trade? No tak, to był SREM. Ja wątpię, szczerze mówiąc, czy to tamten snajper miał mieć te moje... to czego szukam? Czego szukam? Zabytków szukam. Och, chyba nie to tak. Myślę. No bo jedyna podpowiedź, jaką mam, to że jeden ze złodziei... snajper. I to naprawdę niewiele pomaga. Który z was jest nieprzytomny? Robimy hałasu. Tak, aż tak? No nie, to ja to tak nie mam. Chciałem, że z motorem tak się nie da. Dobra. Teraz się nigdy nie zorientują. Żaden się nie dowi. Jeśli tu był jeszcze snajper. A pamiętam, że mnie wkurwiał? A no właśnie. Jakieś tu papirusy są. Should give these to the resistance. Interesting. I can take advantage of this. Pok jump. Co teraz? Teraz tylko uciec. I wskazuje chyba tego nieprzytomnego chłopa. Fajnie jakby go było dobić. Aleśmy to naczyścili, ludziki. A jeszcze tego gracza tak ładnie sprzątnęliśmy. Zabijając siebie przy okazji. Warto było. Któryś z nich podobno jest nieprzytomny. Dobra, metodą eliminacji. Ten jest przytomny, znaczy nieprzytomny. Znaczy nie żyje. To chciałem powiedzieć. To nara. Tobie też już podziękujemy. Ty gdzieś poszedłeś? Teraz to ja już tylko sprzątam i kończymy. Przynajmniej to. Dobra. Chyba wysprzątane.
Idę se stąd. Chyba, że gra przewidziała dla mnie jakieś nie... niespodziewane niespodzianki. Jakby niespodzianka mogła być spodziewana. A i owszem. Jest tu jakiś typ. Nie chcę się ewakuować, jak on żyje. Na dobranoc, skurwysynu. Został człowiekiem bez twarzy. Teraz mogę się ewakuować. Zaraz to wszystko wyjebie. I tak było. Wyjebało aż miło. Jak on mu zasolotował? Sie haben gute Neuigkeiten. Ich fürchte nicht. Ihr Büro im Chateau wurde ausgeräumt. Mein Büro? Był. Aber es ist Trailerze. Wie ist das passiert? Wir haben einen Saboteur erfasst. Aber er redet nicht. Bringen Sie ihn her. Torturer tout ce que vous voulez, je ne dirai rien. Maudit nazi! Le Shadow va venir vous descendre tous d'une balle en pleine tête. Vous ne verrez rien venir. Jak każdy dinozaur, słuchaj, na odpierdol. Minuta i nara, następny. Serio. nie chcę cię martwić, ale tak właśnie było. Der Schatten. Bitte? Hat Operation Krake den Scharfschützen angelockt, der Walens Ratte und Bohms Raketen zerstört hat. Niemcy złe bardzo. Co nie? Ale w sumie ma. W sumie ma Camp Cretaceous. Obergruppenführer Abelard Möller. Intel recovered at Chateau de Berengar references Operation Kraken. We also have details of a number of high-ranking Nazi individuals linked to the operation. Vogel, der Gipfel darf nicht gestört werden. Versetzen Sie unsere Scharfschützen in Bereitschaft. Dieser Schatten soll nur kommen. Intel indicates Möller aware of Fairburn. Suggests continued pursuit high risk, if not impossible. Wiadomo. 360 spedeków i miałbym 15 level, no ale wiadomo. Natarcie. Tak, no tak. Przyznaję, bez bicia to może być mój styl. Nie umiem w ciche gry. Okej. Okay. Misja trzecia to nie na dziś. Jeszcze sobie napsujmy może krwi trochę. Sremem? W ogóle kiedy ja Gewera dostanę? Co muszę zrobić? Za ukończenie trzeciej misji, okej. Okay. Gewer. Odblokowaliśmy. Amunicję nieśmiercionośną. Ble. Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Wolałbym, żeby nic. Wolałbym, żeby już nie robili. Belgun. Co jeszcze do niego dostałem? Też pewnie nieśmiercionośną amunicję. Nie. W sumie do pistoletu mogę nieśmiercionośną, bo ona jest i tak... Pistolet jest... nieśmiercionośny swoją drogą.
Dobra. Niech tak zostanie. My sobie zrobimy inwazję. O. Nie, kurwa, co ja robię? Dobrze wziąłem? Muller's still out there somewhere. Chuj, mnie to interesuje. Weź. O, inwazja siłosi. To chciałem. Dobra. Tu mamy coś nowego odblokowanego? Nie, jeszcze nie. Ale w sumie może... Albo dobra, zostanę przy tym Type 100. Bo nie kopię się Jurajskich leżącego. Ta seria już wystarczająco po jajach dostała. Żeby jeszcze ją dobijać. Już naprawdę nie trzeba. Dobra, lecimy. Jeszcze będziemy Januszami, wkradniemy się komuś w środek single playera. I spróbujemy odpierdzielić. Teraz już przynajmniej znam mapy trochę. Więc będzie mi troszkę łatwiej. W ogóle najbliższy telefon chyba będzie gdzieś... No tak. Do przodu i sobie. Jurassic Galaxy, nie? Jurassic War. Tak proponuję. Nie, już w tym momencie naprawdę tam nie da się nic dołożyć, co by całkowicie tego wszystkiego nie zepsuło. Błagam, nie róbmy tego. Już wystarczy. Kody zostały narobione. Przez 7 lat przymykałem oczy na idiotyzmy. Może wystarczy. Okej, widzę, że już się rozprawił. Tym działkiem. No i dopiero za 4 minuty będę go mógł szukać w ten sposób. No nie. Idę do miasta, bo podejrzewam, że mógł iść w tym kierunku. No, ej, nie. No. Boże, to sterowanie. Jak moją pozycję skryto? Jakim prawem? Ja dopiero za 3 minuty mogę jego odkryć. Muss mich konzentrieren. Nara. No i teraz ktoś musi sobie załadować misję od nowa. Nie, w sumie proponuję rewanż. Proszę bardzo. Dajmy mu tę szansę. Co to jest coś takiego? To jest bardzo fajna mechanika w tej grze. Że jak grasz sobie kampanię singlową, może to wyłączyć, ale defaultowo jest włączone. Wbija ci jeden typ, w tym przypadku ja, i robi za Niemca. I po prostu na ciebie poluje. Podobno w Dark Soulsach jest coś takiego. Nie wiem, nie znam się, w gówno nie gram. Ale
No. Ale fajna mechanika. Co nie? Dlatego ja tego nawet nie wyłączam, bo to jest irytujące, owszem, często się przez to ginie. Ale ten, ale bardzo mi się to podoba, trochę takie utrudnienie, nie? A no i za jakieś 4 minuty będę mógł podejść do telefonu i ustalić taką przybliżoną pozycję tego gracza, który tutaj w singlu się męczy. Oczywiście wszystkie NPC są przeciwko niemu. Mogę też po prostu sprawdzać, gdzie się wkurwili. Gdzie są w trybie poszukiwawczym. Widzę to na minimapie w postaci takich żółtych bądź czerwonych okręgów. Żółte są jak są zaalarmowani, czerwone jak nawet widzą jego pozycję. I tak o, sobie polujemy. To był w ogóle, przez ten pomysł, przez to jak ja to zobaczyłem gdzieś tam na YouTubie, to postanowiłem, że chcę mieć tę grę. I tak już zostało, tu se wlezę. Jeśli mogę. No nie mogę. Naprawdę? To wygląda jak taka idealna pozycja dla snajpera. Ale tak, pomysł świetny i zafascynował mnie i... Pierwsze co zrobiłem, jak ją kupiłem, to odpaliłem ten tryb. Wszedłem sobie jako Niemiec i zacząłem polować na ludzi, którzy się męczą w singlu. Jedyne w ogóle, do czego bym się w tej grze przyczepiał, to do takiego koślawego sterowania. Że trzeba sobie zeskakiwać z murków, nie można po prostu przeskoczyć za nie. No i też no, ta mapa nie jest taka do końca otwarta, tu nie przejdę przez jakiś płot. Żałuję, że mi nie pokazuje, gdzie są jego cele i co już zrobił, co już naniszczył, a czego jeszcze nie. To by było fajne. Ale jak sam to przechodziłem, to wiem, że ten bunkier chyba i ten bunkier jest do zniszczenia. On się gdzieś tu kręci. Tu gdzie? Tam jest Niemiec. Tu jest Niemiec. Jak sobie tych Niemców zaznaczę, to będę ich widział już na zawsze, z tego co... Przynajmniej jeszcze mi się żaden nie zgubił do tej pory. Mogę sobie sprawdzać ich, czy któryś coś widział, czy jest zaalarmowany w jakiś sposób. No proszę. Strasznie mnie rozbawiła. Ja się, bo wyglądała jak, zupełnie jak nic, co bym kojarzył. Dobra, chyba znalazłem high ground. Ale widoczność z tego miejsca będzie taka. Abym miał farta, jak on by tutaj... On był w mieście! Ja pierdolę! On był w mieście, on jest już na samym końcu. Właś Borsio, czeka nas... Długa droga. Ja jebę. Obi-Wan Muller. Mnie zobaczę, czy te telefony są już dostępne. Ale wydaje mi się, że... Że jeszcze nie. A! No proszę. Ten telefon zesrany tutaj. Muss mich konzentrieren. Coś tam widziałem, ale to też mnie średnio interesuje. Już Predator jest tak zniszczony, że chyba nawet bardziej niż Jurassic World. Jezu, on jest bardzo blisko.
Prisoner? Prequel. A. Czuję headshota, wiecie? Coś go nie mogę znaleźć tutaj. O, to mnie wkurza. No taki murek, nie jestem w stanie go przeskoczyć, nie? Ale jakoś się minęliśmy. Dobra. Jeszcze raz mogę korzystać z telefonu. To zrobię. Potem myślę, że pójdę w stronę miasta jednak. Bo on i tak będzie musiał tamtędy wyjść. Vorsichtig! Zu Befehle, Offizier! No dalej jest z tej strony. 300 metrów. Był tu i poszedł w tamtym kierunku. Po co? To ja nie wiem, bo wyjście ma gdzieś tutaj. Bawi się w kotka i myszkę. Niech mu będzie. Oho, oho, oho. Nie, to z pułapkę zostawił. Gdzie? Chciał wychujać Freda. Do kogo strzelamy? Jeszcze alarm odpalił. Zajebiście. Aha, czyli on robił najpierw misję poboczną, a potem poleciał dopiero do głównej. No, ciekawe, ciekawe. Być można i tak. Najbardziej mnie przeraża to, że sobie oczyścił mocno drogę, bo tu praktycznie nie widać NPC-ów. Dopiero tam gdzieś na górze są i są zaalarmowani. Może rzeczywiście wlecę tu z PM-em. Będę go tłukł. Jak Bóg da. Chyba nie da, bo tu się nie da wejść, nie? No nie dość. Głupio, że tak mapa jest zaprojektowana, ale okej. Okay. Hmm.
Tak blisko, a tak daleko. Mogę to jakoś obejść? Bo nie za bardzo. No dobra, trzeba się kawałek cofnąć. No dawaj, dawaj. Nie ma się co zatrzymywać. Teraz czuję go na karku, cholera. Pec go zajebał. I co? Rewanżujemy jeszcze raz? Nie. Kurwił się. Tak jest! O to chodziło. Na tym polega. Na tym to polega. Dobra, szukam jeszcze jednej rozgryweczki. Też wał atlantycki. Właśnie to jest najpiękniejsze, jak tak jesteście w stanie wyczuć, kiedy, kiedy jego chuj trafia, nie? Że we własnym singlu sobie nie poradził. Panowie? Koncentracjon! Kupmy się. Jest też fajne, że mam taką umiejętność, która skupia jakby wszystkich NPC-ów i oni są tacy bardziej, wiecie, z kim ich widzę na mapie. To tych skupimy. Widzę ich znaczniki, więc jakby coś im się stało, to też będę o tym wiedział. Czujność mi się odnawia. Vorsichtig! Super jest przemyślany w ogóle ten trybik. Aha. To na pewno był on. Czyli gdzieś w tamtym kierunku. No w zasadzie, jak tak sobie o tym myślę, to jest takie granie z kawem poniekąd. W chuj, przecież... No, cieszę się. Lubię zawsze, jak komuś coś pokazuje i okazuje, że to nie jest takie głupie. Natomiast... Tak, im bardziej o tym myślę, tym bardziej mi się to kojarzy z graniem z kawem.
minus to, że nie dostaje nic do swojej postaci, nie? I właśnie NPC-a tu zabił. Tak, dokładnie. To jest najlepsze. Prawo. Zakładam, że prawo. Dobra, chuj. Pewnie tu czeka gdzieś. Już napsuł. Bany. Dziesięć sekund i w sumie mogę sprawdzać, gdzie jest orientacyjnie. Koncentration. Dobra. 100 metrów. Koło. O, tu kogoś zdjął właśnie. Cyk. Po co było przeszukiwać? Mogłem go w kukle jeszcze jebnąć. Zobaczmy, czy chce rewanżu. Nie. O, jeszcze raz. I tak już miałem kończyć, miałem sobie w Battlefielda pograć, ale widzę, że za dobrze się bawię. Zdecydowanie za dobrze. Jeszcze jedna i Battlefield. Ale zaproponuję mu rewanż. Nie. To też podobne do Tarkowa, to prawda. To mi się bardziej kojarzy z tym Star Citizenem z kolei. Star Citizen. Może by jakąś misję zrobił. Dobra, wiecie co? Tak. Zróbmy misję w Star Citizen.
jedzenie. Chociaż z jedną. Dawno nie grałem. Powkurwiajmy się. Mam się wkurwiać na Battlefielda, to równie dobrze mogę na Star Citizena. No to miłego mycia dupska. Nawet nie wiem, na czym ja stoję w Star Citizenie. Czy ja mam jakieś pinuchy? Mam coś. O, Star Citizen brak odpowiedzi na wstępie. Czemu nie? Czemu nie? Zobaczmy, kto mnie tu wywoływał i dlaczego. Jestem pierwszy w kolejce. Kto by pomyślał? Mogłem jednak wziąć Battlefielda. Przepraszam. Przepraszam za te słowa. Sprawdzić, czy mi się tytuł zaktualizował. Mam... Zawsze mam złe przeczucia. Co do tego. Star Citizena? W internetach. Ale zastanów się dobrze, czy chcesz. Bo ona właśnie będzie chodziła mniej więcej w ten sposób. Właśnie tak. Dobra. $45 bodaj? To co pamiętam? Coś takiego. Dobra. To mi niepotrzebne. To mi się jak najbardziej przyda. Drogo. No nie kupuj. Jak ci drogo. Okej. Okay. Jak się nie lubi tego typu gier, to nawet bym odradzał, bo chodzi tragicznie. Ma mało zawartości. I ma... najwspanialsze glitche, jakie kiedykolwiek widziałem. Żeby daleko nie szukać, nie? Tutaj stoi sobie ekipa i po prostu stoi. Może oni na mnie czekają, bo nie wiem. Wygląda to niepokojąco. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent. Your vehicle has been moved to our storage facility. Vehicle selected. Teraz przynajmniej to działa. Bo jeszcze do niedawna to musiałem... O Jezu. Kilkanaście razy.
próbować. Dobra, pad dwójka. Let's go. Bardziej powiedziałbym, że FPS-y, ale tutaj się takie rzeczy odpierdalają czasami, że to jest po prostu pojęcie ludzkie przechodzi. Potrafi ci się winda nie załadować, wchodzisz w próżnię, spadasz pod teksturę. To tylko jeden przykład. Nie wiem, lecisz statkiem, nagle cię wypierdoli poza statek, nie? Fajnie jest, ogólnie polecam. No ale ma też tyle dobrego w sobie, że wybaczam. To jest, tak jak powiedziałem, to jest najgorsza gra, jaką mam, którą najbardziej kocham grać. Jednocześnie. Dobra, weźmy sobie jakąś misyjkę. Może nie dostawę, może bounty hunting jakiś prosty. Nie mam specjalnie wyjścia, więc musi być prosty. Okej, okay, gdzież tu mamy lecieć? Okej. Okay. Już daleko się nie nalatam. Ta mapka jest tak fatalna. O, właśnie. Prawda? Myślę, że tu będzie najbliżej chyba. Bieda version? Chodzi ci o elitkę? A, No Man's Sky. No tak, gramy w No Man's Sky. Ale czy to jest bieda version, to ja bym nie powiedział. Teraz na pewno zrobię coś niesamowicie głupiego. Dajcie mi chwilę. Gdzie mogę po prostu polecieć tutaj bezpośrednio? Nie. No dobra, niech będzie tak. No, nie było źle. Już zdarzało mi się roztrzaskać w takiej sytuacji, bo tak. ...160 kilometrów. Można wstać i popodziwiać. No. Tak lubię latać. To nie jest niebezpieczne. Albo na przykład usiąść sobie gdzieś w fotelu pasażera i czekać. Tak, brak wieloosobowych statków jest zdecydowanie minusem No Man's Sky'a. Ale ja bym powiedział, że No Man's Sky ma z tym bardzo niewiele wspólnego, no. Raczej bym tutaj polecał Elitkę. Jeśli ktoś chce bieda wersję No Man's Sky'a.
Nie no, wygląda ślicznie, wiadomo. I to na minimalnych ona tak wygląda. Chcę powiedzieć. Bo na maksymalnych, jak ją odpaliłem, to... 10 klatek to był maks. Nie, budowania tutaj nie ma absolutnie. Oni i tak mają dosyć ambitny projekt i to taki zbyt ambitny, bo od 10 lat go prawie robią i zrobić nie mogą. Ale też stawia mocno na realizm, w sensie takim, że z człowiekiem nie jesteś w stanie wybudować bazy sam. Także nie. No, może nie 10, bo to chyba był 2014, ale no już bardzo blisko. Dość powiedzieć, że 50 milionów dolarów? Chyba 50 milionów ponad. Już zebrali pieniędzy na to i sobie nie radzą. Żeby to jako tako działało. Dobra, 40 km. Chyba można powoli zwalniać. Już się na to kiedyś naciąłem. Nie zwolniłem. Będzie do mnie walił z rakiet chyba. Ten dźwięk to chyba to oznacza właśnie. Tak zakładam. Moja strategia polega na tym, że odpalam silniki, jak jestem za nim. Jak się miniemy, to je wyłączam całkowicie. Boże, jaki radny. Niemiły. To są, słuchajcie, jego szczątki. Teraz pytanie... Gdzieś tu pilot leci z nami. Tego jeszcze nie umiem ustalić, ale gdybym umiał, bym sobie po prostu poleciał po tego pilota i zabrał mu rzeczy. No ale dobra, jako że nie umiem, to nie będę próbował. Z jakąś następną misję. O! Teraz już mam za 9000.
Jeszcze jedno Banty. Niech będzie. I co, też tutaj na Microtechu. Nawet wydaje się, że na tej samej planecie. Po drugiej stronie planety. No dobra. Podamy z tym. Będę musiał całą oblecieć. A właśnie, ile mam hajsu? 35 koła. Spoko. Mógłbym sobie jednorazowo wypożyczyć jakiś fajniejszy statek na jeden dzień. Ale nie czuję dzisiaj takiej potrzeby grania długo, także myślę, że nie dziś. O! Nie zemdlej, proszę. Dziękuję. Nie ma tu jakiegoś punktu, żeby się odbić po prostu ładnie? Ja chyba za bardzo zaufałem, muszę sobie właśnie odznaczyć to. O, i teraz mogę skakać gdzie chcę. Na przykład tam. Może nie do końca tam. Chciałbym na jakiś OM wyskoczyć. No dobra. Na razie tu musi wystarczyć do 50 km. To jest takie piękne. Necropolis. O, widzicie to? Bullshit. Totalny bullshit. Drugą chciałbym kiedyś po nas Necropolis polecić. Ale to może nie dziś. O! Teraz powinno być łatwiej znaleźć jakiś punkt do odbicia. Leo. No dobra, a gdzie są wszystkie OM-y? Mogę... No dobra, zrobimy inaczej. Polecimy sobie na przykład na Calliope. I wyłączę silnik w międzyczasie. To powinno mnie nie zepsuć, mam nadzieję. Nie zadziałało. Nie zadziałało tak, jak chciałem. Okej. Kompletnie nie zadziałało tak, jak chciałem.
No nic. On tu siedzi. O Jezu, jakie to jest za dupie. No weno. Ta mapa jest naprawdę kompletnie niezrozumiała dla mnie. Dobra, to może na Tesla po prostu. I od Teslera sobie jakoś dolecę. Odjebało. Już jestem po dobrej stronie planetki. Nie widzę go w ogóle. Target location, dobra. Dobra. Dziękuję komputerze, zrobiłeś swoje. Wystarczy. I niestety wygląda tak, jakby on był na ziemi. Ja bym tego bardzo nie chciał. Nie jestem gotowy na takie walki. Nie mam broni nawet. No ale tak. Jestem w stanie to rozwalić z działek po prostu. Ja pierdolę. Dobra. Nie ma mnie tu. No więc tego się obawiałem właśnie.
Shieldy mi powyłączał. A ja nie mam nawet broni, żeby się tam do niego dostać. Bezpośrednio. Dobra. Nie wiem, po co ja to robię, ale okej. Wspaniałe warunki pogodowe. Takie idealne. I guess idę na samobójstwo. Ale w sumie jestem ciekaw po prostu, czy te działka będą do mnie napierdzielały, jak będę szedł na piechotę. Coś, co warto ustalić. Ja tu chyba nie podejdę nawet. No, może być ciężko. Dobra, spadam. Nie była to misja dla mnie najwyraźniej. Bym sobie darował w tym razie. Wziął jakąś inną. O, na przykład to. To też będzie tutaj. Ciekawe. Fuck, no. Ja, czy mi pozwoli po prostu tak przelecieć przez... Wyjść z atmosfery, dobra.
Dobra, myślę, że wyszedłem. I zobaczmy. Mi pozwoli tak po prostu na to nakierować. No tak. No i po co tyle kombinować? Liczę, że to się już nie będzie działo na powierzchni planety, chociaż... Nie, no nie będzie. Super. Oho, oho, oho. Kurkowańcu, wracaj tu. Oh, that was quick. Ale pierdyknął. Ah, No Man's Sky. Znaczy ten, Star Citizen. Dobra, nie chce mi się, zróbmy tego Battlefielda jednak. Będę z nią walczył. Żebym wpisał. Trochę tam dzisiaj grałem. Niego. O 1042, cyk, gotowy. Nie mów, że będę musiał cię... Nie, nie będę. Dobra. No i zobaczymy jak Battlefield, bo bez streama działał spoko. Więc możliwe, że stream jest tu problemem. Po prostu przeciąża w jakiś sposób. Nie lubię tego, że żeby odpalić Battlefielda na Steamie, muszę i tak włączyć Origina. To jest tak głupie. No ale dobra, przynajmniej tyle, że mogę ją mieć w bibliotece. W ogóle też zauważyłem, że Battlefield ostatnio odpala mi się w taki sposób, że raz mi się odpali i się zatnie na takim jakby filmiku w menu i dopiero trzeba go zresetować i dopiero wtedy działa rzeczywiście. I tego nie było na początku, trochę mnie to martwi.
Aha, no i oczywiście zagram tylko na nowej mapie, bo tylko ona nadaje się do grania. O, akurat tym razem poszło bez problemu. Aż niesamowite. Bo tak nie ma tego łączenia z usługą online i po prostu jest ten filmik i się tak zapętla cały czas. Nieidealne rozwiązanie, muszę powiedzieć. Ale okej. Ekspozycja, słuchajcie. Gotowa! Auf geht's! Jeszcze niech wywalą te teksty głupie i będzie git. W przepustce bojowej jestem już na 12 poziomie. O co my walczymy? Aha. Coś tam robimy. Ale muszę powiedzieć, że ta nowa mapka naprawdę przyjemna. Aż się zdziwiłem. To tak fajnie to działa. Dice? Na liżeś boską. Dobrze się rano bawiłem. Nie chciałbym... takiej padaki. Dobra, ja ci nie ufam. Nasze siły kontrolują większość sektorów. Atakuje cel Echo 1. Nawiązano kontakt z siłami wroga. Mister. Dajcie mi zwycięstwo, bezpaństwowcy. Zabezpieczcie te sektory. Sojusznicze zajęły sektor Bravo. Dobra, jakieś inne miejsce, albo o, jakbym mógł, no nie mogę. Dałby mi się mój własny helikopter. Cel utracony, musimy go zdobyć ponownie. A szarik. A propos szarika, to ja też chcę szarika. Proszę o wysłanie szarika na moją pozycję. Wiadomość odebrana. Drugi żołnierz. Jezus Maria. Nie, niegrywalnie. Znowu. Czy jednak jest to kwestia streama? O Boże. O Boże, przez co ja muszę przechodzić? Ładnie. Help, I guess. Dzięki. Danke. Funkcje życiowe ustabilizowane. Rosjanie zdobyli sektor Delta.
Helikopter wroga! Rosjanie kontrolują większość sektorów. Czemu ty to umierasz? Mogłeś krzyczeć. Musiał gdzieś się o te punkty potłuc. No właśnie. Udało nam najchętniej. Będzie dużo punktów. Zrzut zaopatrzenia gotowy na sygnał. We have wounded! Żyję, ale musisz uważać! Potrzebna mi pomoc! It's not safe! Czy ktoś spróbuje? Nie? Potrzebna mi pomoc! Graj, Falk. Dziękuję. Raport sytuacyjny. Siły USA przejmują kontrolę nad pierwszymi sektorami. Jestem przy to. Weź te leki! Nasze oddziały kontrolują sektor Echo. Nie. Bez szalika to bez sensu. Udało nam się zabezpieczyć sektor Foxtrot. Są słabsi niż na początku. Nie dajcie im odpocząć! O, cholipka. Czemuś się poddał. Mają sektor Foxtrot. Gdzie na mordo?
został zaatakowany. Wszystko będzie dobrze. Spełniłem swoją misję. Oznaczam oddziału nieprzyjaciela! 230 stopni! 250 metrów stąd! Ruszaj do zewnątrz! Uwaga! O kurwa. Sektor Delta zabezpieczony. Tu mi chyba nikt nie pomoże raczej. Ich zasoby są na poziomie 50%. Sojusznicze siły wykorzystały sporo zasobów. Dobra, robimy karetkę pogotowia. Przynajmniej... Nie. Po coś się poddał. Sektor Bravo w rękach wroga. Masz. A dziękuję, dziękuję. Jeden z celów jest atakowany. Dobra. Poddawać mi się tu, kurwa. Jeśli ich nie powstrzymamy, zajmą wszystkie sektory. Nie. Nie. Idźcie tam. Nie, tego się nie da na streamie. To się nie da na streamie grać. Musiałbym mieć wyłączonego OBS-a. Jasny chuj. Dobra, może wystarczy tej folk.
Weźmy sobie Ewelinkę. Nie, no ale z tymi FPS-ami na pewno nie będzie łatwo. To nie jest bezpieczne, co robię. To jest bardzo niebezpieczne, co robię. Kurwa. Zgaduję, gdzie mamy FPS-y. Mój Boże. Rosjanie atakują jeden z naszych celów. Jakbym miał komuś coś polecać, to żeby wyskoczyć stąd jak najszybciej. Muszę powiedzieć, że mój skill w zgadywaniu, gdzie będę za 30 sekund, jest całkiem zacny. Mi też. Tak właśnie działa mi Battlefield na streamie. Tarkov nie miał tego problemu swego czasu. Boże. Nie, dobra. Chciałbym mieć chociaż trochę radości z tego grania, także sorki ludziki, ale chyba skończę na dzisiaj streama. Grało się przyjemnie, przynajmniej w pierwszą grę. Narka.